Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnych Techniksów. Mamy środę, więc jesteśmy o dziwo punktualnie. Zaczynam sobie od tematu, który oczywiście bezpośrednio nie jest powiązany z wojną na Ukrainie, ale gdzieś tam pośrednio można jakby odnieść się do tego. Chodzi oczywiście o Samsunga, który ma wiele różnych serii, jak każdy inny producent w swojej ofercie. Serię A, która jest od bardzo tanich do tych zbyt drogich modeli. Serię M, która jest skupiona na baterii, S-ki jako flagowce, Note'y już nie ma, chlip. No i jest również seria Z. Z, czyli wszystkie składane modele od Samsunga w tej generacji, to jest trójka. No i w niektórych krajach okazuje się, że jakby ta nazwa Z znika. Biorąc pod uwagę, że ten symbol, no też w niektórych innych krajach jest już zakazany, i stosowanie go w takim, no powiedzmy normalnie można, ale w takim powszechnym ujęciu, gdzie występuje tylko litera Z, jest jawnym jakby propagowaniem faszyzmu. Bardzo dobrze. Niestety no zdarzyło się tak, że jakby ta Z-ka jest powiedzmy wpisana w linię modelową Samsunga i okazuje się, że w niektórych krajach w ogóle znika to nazewnictwo, które jakby w mojej ocenie też jest trochę bez sensu, chociaż rozumiem jakby politykę, że ma to osobną literę jak każda inna seria Samsunga, natomiast ja w swoich zawsze recenzję, jak zapominam o tym mówić, że to jest Flip Z Flip 3, tylko mówię, że Flip 3 czy Fold 3, jest to dużo bardziej naturalne i w niektórych krajach okazuje się, że znika to nazewnictwo. W Polsce okazuje się, że jakby przebrandowane jest delikatnie pudełko, w sensie nie ma tego Z takiego dużego na froncie, tylko jest naklejona na to dodatkowa naklejka, która mówi, że to jest Fold czy też Flip. No, dla niektórych może okazać się, że ta sytuacja jest kuriozalna z punktu widzenia tego, że o Jezu, teraz wszystkie Z-ki musielibyśmy zakleić. Natomiast z drugiej strony, no jest to taki znak, który był bardzo rozpoznawalny dla Samsunga. Myślę, że Samsung robi to z dwóch powodów. Po pierwsze, wizerunkowego. No, litera Z nie będzie sławna, powiedzmy, w najbliższych latach na pewno. A dwa, może się też okazać, że w niektórych krajach, gdzie jakby litera Z będzie jakby określona prawnie jako ta, która propaguje faszyzm, będzie zakazana. Może się okazać, że niektóre produkty, które no mają tą literę Z, raz, że będą źle kojarzone, dwa, że może się okazać, że niestety nie będą mogły być tak sprzedawane, jeżeli ta litera Z jest powiedzmy na pierwszym planie. Więc ruch jest bardzo dobry. Samsung oficjalnie tego nie komunikuje. Myślę, że też, no wiadomo, nie ma czego komunikować. No to jest sytuacja, która jest jakby poza nimi wynikła po prostu i fajnie, że po prostu na to reagują. Natomiast no myślę, że z naszego punktu widzenia nie zmieni się za dużo, w sensie zapomnimy o tym dość szybko i ta bardziej naturalna nazwa, czyli Flip 3, Fold 3 czy kolejne generacje tych modeli przyjdą nam znacznie łatwiej. Przechodzimy sobie teraz do Apple, które po pierwsze, jak mówiłem w ostatnim odcinku, no ta zmiana designu z samych smartfonów nie będzie jakaś duża, chociaż zarówno z przodu, jak i z tyłu będą się różnić, no bo wersje Pro będą miały otwór i wcięcie, znaczy otwór i pastylkę, tak na dobrą sprawę, zamiast notcha. W wersji bez Pro pewno zostanie zwykły notch. Jeżeli chodzi o aparaty, no to wiadomo, że no chcą umieścić tam 48-megapikselowy aparat, czyli matrycę, głównie po to, żeby osiągnąć nagrywanie 8K, które też może być zarezerwowane tylko dla modeli Pro, więc ta większa wyspa, o której za chwilę będziemy mówić, też może być tylko zarezerwowane dla tych droższych modeli. I co się okazuje, że oczywiście 48-megapikselowe aparaty występują również w bardzo, bardzo tanich modelach, więc trzeba zawsze to rozgraniczyć, że to, że mamy 48 megapikseli, nie znaczy, że musi być duża matryca. Są tanie modele, które za 1000 zł oferują tyle megapikseli i mają tam naprawdę maciupinki matrycki i chociażby 12-megapikselowa od Apple w modelach 13 Pro i Pro Max jest znacznie, znacznie większa, ale okazuje się, że ta 48-megapikselowa, która będzie też większa albo no porównywalnie duża właśnie do 13 Pro, 13 Pro Maxa, w 14 Pro i 14 Pro Maxie, no wymaga nie tylko rozstawienia obiektywów, ale również jakby wyciągnięcia tej wyspy, więc są rendery, które zostały zrobione i wyglądają bardzo ładnie, także można rzeczywiście spojrzeć, jak to w rzeczywistości będzie się prezentowało, to raz. Po drugie, na komórkomanie zobaczyłem, że wydaje mi się, że to Miron zrobił, jakby takie linie poprowadził po prostu względem tych rysunków, które są jakby szacowane, że tak będzie wyglądał 14 Pro i Pro Max względem 13 Pro Pro Maxa.
o ile większy będzie po prostu ten aparat. No i okazuje się, że sporo, w sensie, że rzeczywiście będzie wypełniał plecki coraz bardziej. No i pytanie, jak oczywiście wpłynie to ogólnie na używanie całego telefonu, na jego wagę, no bo tutaj też musimy się nad tym zastanowić i mówiłem ostatnim, jednym z ostatnich materiałów, że rzeczywiście ten 13 Pro Max czasami sprawia mi wrażenie, że jest jednak mimo wszystko ciut za duży. Pewno finalnie i tak pójdę w Maxa w przyszłym roku, tu się nic nie zmieni pomimo mojego narzekania, natomiast no zobaczymy, jeżeli efekty będą na tyle interesujące i oprócz tych 8K, które będzie w Pro Maxie, będzie coś więcej wynikało z tych 48 megapikseli, to spoko, jeżeli tylko do 8K, no to no, myślę, że bez sensu, w sensie no, to jest takie gonienie konkurencji, gdzie i tak nikt nie nagrywa tak na dobrą sprawę 8K, wykorzystanie jest tego małe, no bo też ogranicza się wtedy tylko do jednego obiektywu, nie można się przełączyć na inny, a jednak ta płynność przełączania między różnymi aparatami w różnych telefonach, już nie tylko u Apple, rzeczywiście wygląda bardzo dobrze i daje, myślę, dużo bardziej wszechstronne zastosowanie. Ale pozostańmy jeszcze przy Apple w jednym wyjątku, oczywiście chodzi o iPhone'a SE 2022. Ja telefonu nie miałem, część osób tam mówiła, że o, jak możesz mówić w ogóle o telefonie, którego nie miałeś. Odnosiłem się do tego, że to jest właściwie to samo, co z telefonu, którego miałem, czyli 2020, jeżeli chodzi o iPhone'a SE, bo mówimy teraz o 2022 i ten telefon się na tyle słabo sprzedaje, że obcinają jakby produkcję tego modelu. To było do przewidzenia, no w sensie gdzieś nawet w tej bańce powiedzmy Apple, gdzie są osoby, które rzeczywiście czekały na taki telefon, bo nie oszukujmy się, na pewno są osoby, które czekały na taki telefon w tej obudowie z Touch ID, tylko z nowszym procesorem i dłuższym wsparciem i pewno jakimiś lepszymi parametrami, które nie zostały udoskonalone. Myślę, że nawet one się zawiodły. Jest to dość oczywiste i w związku z tym po prostu ten telefon nie odniesie takiego dużego sukcesu, jak chyba Apple myślało. Ale to ogólnie bardzo dobra wiadomość dla nas, bo to jest jasny przekaz dla Apple, że hej, ale kotleta z 2014 roku w 2022 naprawdę już nie chcemy, więc zmusi ich to na pewno gdzieś tam do przemyślenia polityki i próby jakby zrobienia iPhone'a SE troszkę w innej formie, na pewno dużo bardziej nowoczesnej niż ta, którą do tej pory widzieliśmy, więc ogólnie dla nas takie informacje są jak najbardziej pozytywne. Zauważyłem wielkie podniecenie i jakby takie poruszenie w świecie technologii odnośnie telefonu Oppo Find X, X5, X5 Pro, że telefony są bardzo, bardzo ładne. Oczywiście nie wiadomo do końca, kiedy do nas trafią jako recenzentów, kiedy się dokładnie u nas pojawią, w chwili obecnej chyba jeszcze. Natomiast przypominam film z targów MWC, gdzie miałem możliwość sobie troszkę pomacania tych telefonów. Rzeczywiście tam też powiedziałem, że wyglądają bardzo ładnie. Nie dlatego, że są, nie wiem, rzeczywiście bardzo urodziwe, tylko wyglądają inaczej. Są niesymetryczne, jeżeli chodzi o wysepkę. Jest to takie jakieś troszkę nieład w tym, ale z jakimś pomysłem wygląda to inaczej. Więc rzeczywiście może się podobać. Kilka fajnych technologii tam też omówiłem, więc zapraszam do tego materiału. Ale rzeczywiście telefon jest interesujący i nie dziwię się, że sporo osób na niego zerka tak dość ciepło, biorąc pod uwagę, że jest ładny po prostu, szczególnie w tej wersji białej. Mnie również się naturalnie bardzo, bardzo podoba. I z ostatnich takich informacji smartfonowych jest Vivo X Fold, czyli nowy smartfon Vivo właśnie składany. Ostatnio widziałem Oppo Find N, czyli smartfon od Oppo właśnie, również na tych filmach z targów. Tutaj okazuje się, że ten krótki teaser, jeżeli chodzi o Vivo X Folda, na początku tak się ciągnie ten ekran i wygląda jak tabletowy wręcz i na końcu okazuje się, że to jest ekran zewnętrzny, czyli rzeczywiście on może być prawie bezramkowy i to spoko. W ogóle jakby ta konstrukcja przypomina mi trochę taką formę właśnie tego Finda N, biorąc pod uwagę, że urządzenie będzie bardzo cienkie z tego co widać. I będzie forma rozkładana, czyli taka otwierana jak zwykły Fold właśnie. No i ten ekran zewnętrzny może być bezramkowy i w takich proporcjach bardziej niewydłużonych, tak jak w przypadku Folda. Zobaczymy, 11 kwietnia ma się to pojawić, zapowiada się bardzo fajnie. No, coraz więcej producentów wychodzi ze swoimi propozycjami, a to zwiastuje tylko jedno, że po prostu te smartfony będą z roku czy z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok coraz tańsze i bardziej dostępne dla wszystkich. I to myślę, że jest najlepsza
wiadomość. I na końcu dwie krótkie informacje. Pierwsza z nich dotyczy platformy VOD, czyli Disney+. Ja w ogóle nie korzystałem, wiem, że sporo osób już wszystko oglądało, co tam było przez VPN-y, ja jednak się wstrzymałem. Startuje to 14 czerwca i ma kosztować 28 czy 29 zł, 28,99. Więc nie będzie to najdroższa platforma, oczywiście sporo tam będzie produkcji. Ja nie sądzę, żeby to były produkcje dla mnie, więc spróbuję sobie chyba na początku na miesiąc. Chociaż z drugiej strony bardzo lubię te promocje na start, gdzie w cenie 10 miesięcy płacimy jak za 12. Oczywiście no to jest zawsze problem, bo to jest kolejna platforma, którą byśmy chcieli jakby opłacać, żeby wszystko obejrzeć. I zdradzam tutaj taki tip, że jeżeli ktoś chce korzystać ze wszystkich platform, no to jedynym sposobem, żeby ograniczyć koszty, jest oczywiście zrobienie tego w ten sposób, żeby nie korzystać z tego jednocześnie. W sensie wykupujemy sobie na miesiąc Netflixa, oglądamy wszystko do oporu, jeżeli nie zdążymy, to na 2 miesiące. Zaznaczamy sobie wszystko, co tam jest, rezygnujemy, później wskakujemy w Amazon Prime, to samo, HBO Max, to samo, Disney Plus i kolejne, i kolejne, kolejne. Więc to jest jedyny sposób, żeby jakby ogarnąć wszystko, ale jak najmniej zapłacić, i polecam po prostu skorzystać z czegoś takiego. Chyba że wiecie, że któraś platforma oferuje na tyle dużo treści dla Was istotnych, że chcecie po prostu jedną sobie zostawić na dłużej. I na końcu informacja, która mnie osobiście gdzieś tam bardzo boli, biorąc pod uwagę komunikator, który przez wiele, wiele lat był dla mnie moim głównym komunikatorem, szczególnie jeżeli chodzi o komunikację z żoną. Właściwie w momencie, kiedy się poznaliśmy, tak dalej. Ja nie lubiłem korzystać z Messengera. On na początku był zresztą słabo rozwijany. Na początku był w ogóle wbudowany w Facebooka, więc było to dość problematyczne. Później, jak został wydzielony, na początku nie działał specjalnie fajnie, więc główne te moje kontakty zawsze opierałem o hangouty. Hangouty, które w tamtym czasie, gdzie ja korzystałem głównie z Androida, były dla mnie bardzo wygodne. Hangouty nigdy nie były doskonałe, natomiast miały bardzo dobrą jakość połączeń wideo i audio i one się spisywały świetnie pod tym względem. Później, kiedy ja przeskoczyłem na iPhone'a, a moja żona jeszcze była na Androidzie, to nadal korzystałem z hangoutów. Później, kiedy ona dołączyła do mnie na iPhone'ie, to oczywiście z tego zrezygnowaliśmy. Natomiast hangouty były dla mnie no, kawałem historii, tak na dobrą sprawę. Był pewien problem z hangoutami, taki, że niestety one nie miały wyszukiwarki konwersacji, w sensie nie można było dotrzeć w prosty sposób do tego, co gdzieś tam pisaliśmy, nie wiem, 2 lata temu, żeby to wyszukać. I to był pewien problem, który dało się oczywiście obejść, bo jeżeli się miało zaznaczone, że historie tych konwersacji były zapisywane na Gmailu, bo było to oczywiście oparte Google'a, to one, te wszystkie załączniki, te wszystkie wiadomości, one były również, więc Gmaila można było przeszukać i w ten sposób odświeżyć te wiadomości, które chcieliśmy gdzieś tam znaleźć sprzed kilku lat. Natomiast teraz hangouty no, systematycznie będą wyłączane we wszystkich aplikacjach poza stroną webową. Są usunięte, usuwane systematycznie z App Store'a, z Google Play, więc niestety z tą platformą musimy się już pożegnać. I dla mnie to jest taki, powiedzmy, no, historyczny też moment, bo mówię, bardzo dużo z tego korzystałem. Byłem przez wiele lat bardzo, bardzo zadowolony. Dajcie znać, czy wy z tego korzystaliście, czy od razu się przerzuciliście na Messengera, czy może korzystacie do dzisiaj z czegoś zupełnie, zupełnie innego. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do subskrypcji, polajkowania i udostępnienia. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze są dla was i zapraszam do innych filmów. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!